Państwo dobrze znają, o temacie, który brzmi dla założycielka i prezes kliniki La Perla. Musimy to wszystko... Jak działają zabiegi high-tech, Kalina? Zabiegi high-tech działają na tysiące różnych sposobów. Podstawowa zasada jest to technologia nowoczesna, w związku z tym mamy użycie prądu i teraz różnej częstotliwości. Możemy mieć falę radiową, możemy mieć joule, czyli ultradźwięki. Ultradźwięki niskiej i głębokiej, i wysokiej częstotliwości, o różnych głębokościach. Jest tego naprawdę tysiące, bardzo dużo. Ważne jest to, żeby takim zabiegom poddawać się systematycznie i z głową, z umiarem również, bo to nie znaczy, że czegoś jest dużo, to jest dobrze. Jeżeli weźmiemy za przykład HIFU, bo to jest takie dosyć modne od paru lat, nie znaczy, że dobre dla każdego. Drobne zmarszczki, bruzdy wargowo-nosowe wykonujemy u osoby powyżej 40 roku życia raz na rok, raz na 18 miesięcy. Okay. Ja uważam jedno, że człowiek sam wie, kiedy mu ten zabieg jest potrzebny. Nie można mu powiedzieć, proszę przyjść za 8 miesięcy. Nie. Poczuje pan potrzebę, proszę do nas wrócić. Gorzej jest z efektami, o których dzisiaj mowa, bo my swoją twarz oglądamy codziennie i widzimy usterki, poprawę, spadek wagi na ciele, ale na twarzy naprawdę jest trudno dostrzec, bo my znamy każdy milimetr tej twarzy. No więc, ktoś obcy pozwól, nam powie, że skóra musi się przebudować. Wrócimy jeszcze raz do HIFU, dlatego że to jest genialny przykład, na którym możemy opisać, jaka jest ułuda i złudność zabiegu, dlatego że bezpośrednio po tym zabiegu będziesz wyglądał lepiej, bo skóra jest spuchnięta. Tak samo jak po słońcu. My wychodzimy ze słońca i zastanawiamy się, Boże, dlaczego ono nie świeci 12 miesięcy w roku i dlaczego ja mam tak mało czasu, żeby się opalać. I jakie to jest złudne, jak ta skóra się później starzeje? Podobnie jest z HIFU. Wychodzimy z zabiegu, spuchnięta skóra, czułeś takie naciąganie, napinanie, koagulację na taki czułeś jędrny to? Byłem na twarzy, powiedziałbym. Ale to jest tak, bo to wszystko jest takie wrażenie. Nie ukrywam, jakby mnie ktoś delikatnie, ale jednak obił. Tak, bo to jest nieprzyjemne. I teraz tak, mijają 2-3 dni, ta opuchlizna schodzi i nagle ta skóra jest taka sama, jak była. I my musimy czekać 3, nawet do 6 miesięcy, aż nasze fibroblastry wytworzą włókna białkowe w 9 roku życia i chcemy tą skórę pobudzić do produkcji właśnie tego, co tworzy rusztowanie dla skóry, białka. To jest dla nas najważniejsze. Potrzebna jest cierpliwość, kilka miesięcy, bo dopiero później przyjdą efekty. I jeszcze jedna rzecz, trzeba pamiętać o tym, że nie tylko HIFU, bo HIFU wpływa na gęstość skóry. Są też takie HIFU, które wchodzą głębiej w skórę i działają na tkankę tłuszczową i ją redukują, ale jeżeli chcemy, żeby nasza twarz była piękna, promienna, musimy ją wyczyścić, musimy ją nawilżyć. I się wyspać. Patrzę na Kalinę, która tak przepięknie wygląda w tych obcasach, ale z drugiej strony muszę biec na czerwony dywan, więc co jak co, kalosze będą trochę wygodniejsze. Kaloszki się przyda.